Ślub Katarzyny ze Stanisławem Leszczyńskim, herbu Wieniawa, synem starosty generalnego Wielkopolski, odbył się w maju 1698 roku w Krakowie. Ona miała lat 18, on 21. I prawie wszyscy byli zgodni, że ich związek przypieczętowany był miłością. Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Dobry wieczór, Hanna Maria Giza. Naszym gościem jest pan docent Wojciech Krikzajzen z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, od dzisiaj członek Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Dobry wieczór Państwu. Program realizuje Katarzyna Wlaźlińska. Telefony 645 22 33, kierunkowy do Warszawy 022 i 0800 22 333. Od godziny 21.30 odbierać będzie Mariusz Owczarek. Katarzyna była kochaną żoną. Wkrótce urodziła udane dziecko, tę swoją faworytę, córeczkę Anulkę, pierwszą córeczkę. Stanisław szybko awansował i ona jako wojewodzina poznańska zajmowała wysoką pozycję społeczną. Mogła sobie pozwolić na spełnienie najbardziej kosztownych zachcianek. Wiodła dostatni, spokojny tryb życia, którego niejedna kobieta mogła jej pozazdrościć. Co wpłynęło na zmianę tej sielankowej sytuacji, przeradzając się w narastający koszmar tułaczki i życia bez domu? Wpłynęła polityka. Polityka, w którą Stanisław Leszczyński, najpierw magnacki syn, potem dygnitarz Rzeczypospolitej, a wreszcie wojewoda poznański, był właściwie zaangażowany od początku i na którą to, powiedzmy sobie szczerze, był skazany. To małżeństwo, tarantele żony późniejszego króla Stanisława Leszczyńskiego, pani była łaskawa przedstawić. Ja mu chciał przypomnieć, że jego matką króla, co będzie potem dla losów tego małżeństwa nie bez znaczenia, była Anna z Jabłonowskich, czyli w tym małżeństwie połączyło się kilka opalińscy, leszczyńscy, czarnkowscy wielkich rodów i jabłonowscy. Mhm. Czyli to były w tamtym czasie w Rzeczpospolitej nazwiska dobre, jeżeli nie najlepsze. Czarnkowscy byli rodziną, która już od dłuższego czasu schodziła z areny politycznej, ale to była rodzina bardzo w Wielkopolsce, no, licząca się, to było bardzo prestiżowe nazwisko. Opalińscy, jedna z największych rodzin wielkopolskich, leszczyńscy u szczytu swojej politycznej i majątkowej kariery za czasów Rafała Leszczyńskiego, generała wielkopolskiego. I Rafał Leszczyński i jego syn, od 99 roku wojewoda poznański, czyli jeden z pierwszych senatorów Rzeczpospolitej, byli zaangażowani w politykę i w momencie wybuchu konfliktu polsko-szwedzkiego, czy też może raczej konfliktu pomiędzy... Sasko-szwedzkiego raczej może. Właśnie. Polsko-szwedzkiego, ale może raczej konfliktu między Augustem II a Karolem XII, królem Szwecji, czyli konfliktu sasko-szwedzkiego. Coraz mocniej się Stanisław Leszczyński, z całą zresztą, powiedzmy sobie szczerze, wielkopolską, czy prawie całą wielkopolską, szlachtą wielkopolską, angażował po stronie opozycji przeciwko Augustowi II, co się skończyło wreszcie w 1704 roku zgodą. Znaczna część historyków uważa, że był to życiowy błąd Stanisława Leszczyńskiego, zgoda na wysunięcie jego kandydatury na tron Rzeczypospolitej po uznaniu bezkrólewia przez konfederatów, najpierw wielkopolskich, a potem warszawskich, a w praktyce przez Karola XII, który w tym momencie opanował, no przynajmniej koronę opanował, cieszył się największymi wpływami w Rzeczypospolitej. Specjalnie celowo podkreśliłam tę, no niemalże sielankową sytuację nieprawdopodobnie bogatego, znaczącego, ważnego rodu i tej rodziny, żeby mogli nasi słuchacze, żeby mogli Państwo prześledzić, jak dramatyczne losy i dzieje spowodowała propozycja złożona Stanisławowi Leszczyńskiemu, wydawałoby się najfantastyczniejsza, jaka może spotkać mężczyznę młodego, politykującego, czyli propozycja przyjęcia korony polskiej. Ale z drugiej strony zastanawiam się, na czym to polegało, że Leszczyński
wykształcony, dobrze wychowany, towarzyski, grzeczny, tak przypadł do gustu, przylgnął do tego Karola XII, który no, był raczej dzikusem, przynajmniej za takiego go uważano, dzikusem uznającym wyłącznie przemoc, który obrażał i znieważał każdego rozmówcę. Co go zafascynowało w tym lwie północy, że zgodził się na takie no, dość duże szaleństwo. A profesor Feldman, który napisał pierwszą biografię, popularno-naukową, ale biografię Stanisława Leszczyńskiego, utrzymywał, że to jest właśnie przyciąganie się przeciwieństw, że miękki, wykształcony, kulturalny, jak na ówczesny poziom kultury polskiej, Stanisław Leszczyński dostrzegł w Karolu XII mocnego człowieka i na odwrót. Ten Karol XII, którego, co do którego dzikości może trochę przesadzamy, nie był to taki absolutny dzikus, mocny człowiek ówczesnej Europy, zwycięzca, pogromca, młody człowiek, który już miał na rozkładzie, mówiąc językiem myśliwskim, najpierw Danię, a potem oszałamiające zwycięstwo. Młody miał 18 lat wówczas. Tak, nad Rosją Piotra I. Przypominam, to już wszystko jest po bitwie pod Narwą. Mm-hmm. Wkracza do Rzeczpospolitej i szuka tutaj sojuszników. I znajduje tych sojuszników oczywiście wśród opozycjonistów, a Rafał Leszczyński od lat uprawiał jeszcze za czasów Sobieskiego, potem za czasów Augusta, może w mniejszym stopniu, ale był pewną, no, zajmował pewną znaczącą pozycję polityczną. Nie znamy okoliczności decyzji, którą Stanisław Leszczyński podjął przyjęcia korony po ogłoszeniu przez konfederatów warszawskich abdykacji, czy nie abdykacji, detronizacji Augusta II. Znaczy, wiadomo, to było na wyraźne żądanie Karola XII. Że on to przyjął na żądanie Karola XII warunkowo. Ale przepraszam, jeszcze wejdę panu w słowo, ponieważ powiedział pan, że ten Karol XII to nie był taki może dzikus. Pozwolę sobie przytoczyć to, co na jego temat napisał Paweł Jasienica w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Może nie zgodzi się pan z taką opinią i z takim przedstawieniem tej sylwetki, ale spróbujemy pokazać go, jaki to był rzeczywiście człowiek, przynajmniej w oczach Jasienicy. Przyjaciel Stanisława Leszczyńskiego, Karol XII, król Szwecji, był wysoki, przystojny. Odznaczał się prostactwem oraz zamiłowaniem do grubych słów. Najchętniej jednak milczał. Podczas obiadu na przykład, który u niego trwał najwyżej kwadrans, nie odzywał się do nikogo. Nosił rapier tak ogromny, że nie pasujący nawet do jego wzrostu, a posługiwał się nim sprawnie i chętnie. Miał pociąg do wyrafinowanego, niezłomnego okrucieństwa oraz do brudu. Dłonie czarne, przeważnie jak święta ziemia, nie różniły się kolorem od mankietów koszuli. Kiedy zarzucił zwyczaj noszenia peruki, do czesania włosów służyły mu wyłącznie własne palce. Wierzchowce królewskie nie znały niemal stajen, karmiono je z sakw, trzymano pod gołym niebem. Kwatery obierał sobie Karol w najbardziej cuchnących dzielnicach zdobywanych miast. Jedna i ta sama derka służyła mu za materac i kołdrę. Nieprawdopodobnie wytrzymały na trudy, jadł i pił mało i byle co. Kochał sławę. I właściwie wszystko podporządkował sławie. Aczkolwiek Paweł Jasienica pisze dalej, że był zadziwiająco zdolny i tępy. I taki człowiek został najbliższym przyjacielem, zdominował życie, odwrócił bieg życia Stanisława Leszczyńskiego i jego żony. Karol XII był żołnierzem. Był bardzo wybitnym żołnierzem i żadnym politykiem. I ten związek, który trwa bardzo długo, związek sympatii i przyjaźni między Karolem XII a Stanisławem Leszczyńskim jest dla nas niezrozumiały, znaczy dla historyków niezrozumiały, dlatego że my bardzo rzadko i niechętnie zagłębiamy się w takie psychologizowanie. Dlaczego? A dokumentów na ten temat zostało niewiele. Jest korespondencja między Stanisławem Leszczyńskim a Karolem XII. Szwedzi troszkę tych dokumentów, nawet dość dużo tych dokumentów wydali, ale to jest korespondencja oficjalna. Karol XII rzeczywiście nie zostawił pamiętników, nie pisywał listów, nie wynurzał się, był człowiekiem zamkniętym w sobie, był zawodowym żołnierzem. A z jakiego powodu nie lubił Katarzyny, czyli żony Stanisława Leszczyńskiego? Ponieważ on w ogóle nie przepadał za kobietami. Miał do kobiet stosunek, powiedziałbym, no taki utylitarny mocno.
to znaczy utrzymywał stosunki z kobietami, ale nie były to stosunki osadzone w takim obyczaju dworskim, tylko raczej takie, powiedziałbym, no dość proste. No. Nie miał on nic przeciwko kobietom, mówiąc eufemistycznie, o co niektórych wybitnych mężów mających taki właśnie niechętny stosunek do kobiet często się pomawia, ale nie uprawiał dworskich gier, nie uprawiał dworskiej kultury tak, jak to na wzór francuski w ówczesnej Europie kultywowano. Był żołnierzem i rzeczywiście przedkładał ponad wszystko żołnierski tryb życia, czego się zupełnie o Stanisławie Leszczyńskim powiedzieć nie da. Ten żołnierzem nie był, portretował się czasem w zbroi, ale to jest czysta konwencja. Był politykiem, z tym, że jego działalność polityczna przez całe życie przebiegała pod wpływem wybitniejszych od niego osobowości, a także ludzi, którzy mieli większe możliwości polityczne, bo to jest na początku Karol XII, potem pod koniec czy w drugiej części życia to jest zdominowanie przez Francję czy przez zięcia Ludwika XV. Dlaczego Karol XII nie lubił Katarzyny Leszczyńskiej? Zresztą z wzajemnością Katarzyna też go nie lubiła. Nie wiem, nie przepadali ze sobą, ale też nie mieli wielu okazji, żeby się ze sobą spotykać, dlatego że Karol XII najczęściej rezydował przy wojsku, jakbyśmy to powiedzieli, no, a Stanisław Leszczyński swoją rodzinę, to znaczy swoją żonę, ale i o tym trzeba bardzo dobrze pamiętać, także swoją matkę, starał się od tych wszystkich, od tego teatru wojny, politycznego i wojennego odciągnąć. Przede wszystkim wojennego, bo to jednak działania zbrojne decydowały o rozwoju wypadków na terenie Rzeczpospolitej w pierwszym dziesięcioleciu XVIII wieku. Stanisław Leszczyński starał się rodzinę od tego separować. Znaczy w pierwszych latach oni gdzieś wędrują po Polsce, a potem w ogóle wyjeżdżają. Prymas Radziejowski, który był niechętny kandydaturze Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski, zarzucał po pierwsze Stanisławowi zbyt młody wiek, po drugie pochodzenie ze zbyt małej rodziny, po trzecie posiadanie niezbyt mądrej żony. Oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, to czy miał rację tak oceniając, ku tej opinii przychylał się Karol XII. Czy rzeczywiście Katarzyna była taką głupią gęsią z dobrego rodu? Nie, intelektualistką to ona nie była, ale źródła nas informują, że była jak na stosunki polskie dobrze wykształcona. Z tym, że trzeba sobie powiedzieć, że było to zapewne, bo tutaj po bardzo cienkim lodzie stąpamy, nie mamy wielu informacji na temat jej wykształcenia. Było to zapewne dobre wykształcenie w stylu, powiedziałbym, takim XVII-wiecznym i polskim, a nie takim, jakiego by wymagał od Karol XII, czy też może opinia Radziejowskiego jest tutaj mniej ważna, dlatego że jak się chce psa uderzyć, to się kij znajdzie i tutaj polityczne względy dyktują mu te oceny. Jak zresztą przez następne lat kilkaset, wiele ocen Stanisława Leszczyńskiego i jego żony jest dyktowane przez takie lub inne zapatrywania polityczne, taka lub inna opcja szwedzka, opcja rosyjska każe oceniającym tak czy inaczej mówić o naszych bohaterach. Katarzyna Zapalińskich-Leszczyńska była, jak mówią źródła, wykształcona dobrze, ale pewnie po domowemu. Intelektualistką to ona nie była. Język francuski znała o tyle, o ile. Znamy jej korespondencję z mężem z okresu późniejszego. Nieszczęście nasze polega na tym, że korespondencja z pierwszych lat małżeństwa, a szczególnie z pierwszych lat z okresu jej pobytu w Prusach królewskich, w Prusach książęcych, na Warmii, po prostu się nie zachowała. Nie ma tych listów, więc nie wiemy, pewnie korespondowali ze sobą przede wszystkim po polsku. Ale i Stanisław Leszczyński pisał po francusku tak, że to no, budzi śmiech i zgrozę, z tym, że ani ortografia, ani gramatyka francuska nie była wtedy szczególnie ustabilizowana, a w Polsce w ogóle bardzo różnie pisywano także po polsku, więc tutaj nie robiłbym z tego problemu. A skoro pan już powiedział o tych Prusach wschodnich, czyli po książęcych, po elekcji, która się odbyła 12 lipca 1704 roku, co to podobno wieczorem szwedzki pułkownik Arvid Horn złożył doniosłe oświadczenie, że nie położy się spać, dopóki Leszczyński nie zostanie królem obrany, i rzeczywiście 800 spędzonych przez Szwedów szlachciców okrzyknęło Stanisława królem, ale po tej elekcji zaczęła się ta tułaczka rodziny Leszczyńskich, prawda? Bo to właściwie poszło natychmiast. Tułaczka się zaczęła już przed. Tułaczka się zaczęła po wprowadzeniu. Tułaczka.
wędrówki. Tułaczka się zaczęła po wejściu Szwedów do Rzeczpospolitej. W 1701-1702 roku leszczyńscy, to znaczy Katarzyna z Opelińskich i jej teściowa, Anna z Jabłonowskich, wędrują. Ze swoich dóbr wielkopolskich przenoszą się do starostw w Prusach Królewskich, a potem jak się robi gorąco i tam, to się przenoszą na jakiś czas do Prus Książęcych. Ale już z dwiema córeczkami, prawda? Ale już, Anulką, tak, i Marią. Tak, tak, tak. Pierwsza, najpierw z pierwszą córką, z Anną, która się urodziła w 99 roku i która była ukochaną córką matki przede wszystkim. A była podobno mądra i piękna i dlatego ją Katarzyna faworyzowała. Której... Często o ludziach, którzy wcześniej umierają, tak się... Tak, potem taka opinia, się takie stawia. Taka, nie wiemy po prostu, jaka ona była. Maria, druga córka, która potem zrobiła oszałamiającą karierę, została królową Francji, urodziła się w 1703 roku. Czy to prawda, że nie wiadomo gdzie, że jest to jedyna królowa Francji, tak, o której miejscu urodzenia nic nie wiadomo? Tego rzeczywiście nie wiemy, dlatego że powiedziałem, tak jak powiedziałem, korespondencja, akta z tego okresu rodzinne się po prostu nie zachowały. Także nie wiemy, gdzie się Maria urodziła. Gdzieś po drodze. Po drodze. Tak. Ostatecznie tułaczka rodziny Leszczyńskich już... Taka, powiedziałbym, stałe wychodźstwo zaczyna się w 1708 roku, ponieważ w momencie, kiedy Stanisław Leszczyński rusza z Karolem XII na Rosję, po pokonaniu Augusta II, po zmuszeniu Augusta II do abdykacji i potwierdzeniu królewskości Leszczyńskiego przez całą praktycznie Europę, Karol XII rusza na Rosję po to, żeby pobić swojego ostatniego wielkiego wroga Piotra I i Leszczyński mu towarzyszy. Wtedy odsyła rodzinę do Szczecina. Szczecin był miastem szwedzkim, co nas może nieco zaskoczyć. Szokować. Tak, ale był jeszcze przez lat kilka jednym z głównych miast szwedzkich na południowym wybrzeżu Bałtyku i tam sobie rodzina Leszczyńskich rezyduje aż do 1711 roku, kiedy się przenoszą do także jeszcze wtedy szwedzkiego Stralsundu. A do Gdańska jeszcze przecież po drodze, tam był pierwszy konflikt małżeński, kiedy to było w tym czasie, czy to było wcześniej, później? Wcześniej. Po drodze Katarzyna Leszczyńska z córkami i z teściową, cały czas z teściową, rezyduje w Gdańsku, rezyduje w Elblągu, rezyduje na Warmii. To jest wjeżdża do Fromborka, ciągle Frombork, gdzieś tam. Tak. Braniewo, to są ciągłe wędrówki po miastach i miasteczkach Prus Królewskich. No troszkę ze względów technicznych, powiedziałbym, no, zaopatrzeniowych o takich, może już nie tyle ze względów bezpieczeństwa, także do Prus Książęcych za zgodą władz pruskich, rodzina tam trafia. No wreszcie trafiają do szwedzkiego Szczecina, potem do szwedzkiego Stralsundu, aż wreszcie po tym, kiedy wojna po kolejnych klęskach szwedzkich, bo już jesteśmy w epoce po bitwie pod Połtawą w 1710 roku, trafiają na, powiedzielibyśmy już, emigrację, pełną emigrację do Szwecji. Ale jeszcze zatrzymajmy się chwilę w tych wędrówkach po Polsce. To znaczy tak, po pierwsze, czy to jest prawdą? To może mało istotne, ale taki dość zabawne, powiedziałabym w cudzysłowie, że po drodze, opuszczając Warszawę, państwo leszczyńscy, monarchowie już w tym momencie po koronacji, po drodze zgubili córkę, właśnie tę małą księżniczkę Marię, która gdzieś w kołysce w gospodzie została. Jest taka historyjka, którą pamiętnikarze i historycy opowiadają. Ja przyznam się, nie jesteśmy w stanie takich rzeczy sprawdzić. Dlatego, że jeszcze raz wracam do tego, nie mamy dokumentów, nie mamy akt z tej epoki. Archiwum Leszczyńskich z tej epoki nie istnieje, nie zachowało się i chodzą takie opowieści, ale tych opowieści było dość dużo różnych. Losy rodziny Leszczyńskich budziły zainteresowanie w całej Europie przez najbliższe lat kilkadziesiąt. To była taka może najbarwniejsza z rodzin królewskich tej części Europy.